Hello! Witam Was w kolejnym filmie z Admin. Z kaszlącą Luizą w tle. Powitajmy kasze, jak zawsze. Tak. Dobra, ja to muszę dobrzeć inwazję tutaj, znaczy kontratak tych. Naszych przyjaciół z. Jak się nazywają te? Nagaut. Nagarot, no właśnie. Właśnie pamiętam, że na N, tylko nie pamiętam co dalej. Dobra. Anyway, ruszałem A ja był. właśnie wybi a ja właśnie wybijam jaszczurki. No jej, biedne jaszczurki. Właśnie wyginęły. O. Znaczy. Ostatnie miasto padło. Lusteja jest, została mi jedna prowincja w Lustej. Okej. Zastanawiam się, czy bronić się na murach, czy ten, czy w centrum. Masz dużo łuczników? Możesz spróbować chociaż drabiny i te sprawy, to nie warto trochę. Znaczy, wiesz, mam. Połowa mojej armii to ci włócznicy, co również z łuków mogą korzystać. To chcę możesz spróbować. To są ci strażnicy Morscy z. To są strażnicy ci z ma. Loterin. No ten. No, właśnie. Ja nie wiedziałem w sumie, że oni mogą dać tak, chociaż faktycznie pamiętam, że oni byli taką hybrydową jednostką bardzo przydatną. Dobra, tak spróbuję się wybronić przy tym. Zwłaszcza, że oni jakichś specjalnych machin obleżniczych nie mają. Mają taran, dwie wieże i dwie drabiny. Dobra, to jakby to rozstawić? Was tutaj. Was tu. Was tu. I tu. Tylko pani cały czas stałem się heretykami. Nie wspomagamy tak nawracanie lustej. A jeśli jeszcze kogoś interesuje, to zaraz kupię największy bot Imperium, który już nie jest w Imperium, bo Majem Burak dokonał secesji. W okresie trzech cesarzy. Słuchaj, więc jak mówiłem o cesarzu pochodzący z Kawenów, No tak, spłynąłeś. to był cesarz Mandate pochodzący z Kawenów. No, teraz Mandret? pamiętam, przypomniałem się. Mandate, właśnie. Okej. Pewnie nie zapamiętam, ale okej. Dobra, wy tutaj. Kurde, jaką zorganizowaną obronę robię, dawno takiej nie robiłem. Zajęty ten Marienburg. Teraz się dowiem. Okej. Pewnie jest 80 tysięcy, będziemy tam targować trochę. Wiesz, to będzie taka ambasada mojego dominium wielkiego. Z jakiegoś dziwnego powodu mój
ziomek chce chodzić naokoło tak daleko. Chyba nie może przejść przez rzekę Eik. Ten to wracaj na okien. Po prostu to w następnej turze kupię. Bo teraz muszę wrócić i teraz wyładować go z tej strony. Empire Arch, Empire Swordsman. Ej kurde, ale to zajebiście wygląda. Mam cały mur obstawiony łucznikami. Proszę o Skeina. Czekaj. Czekaj, czy mi działa ten. Nie pamiętam, który przyjdzie do screenów, dobra. A jeszcze jedno muszę się pochwalić. Za chwilę zbuduję pałac smoków. Czyli będę mogła zrobić smocie książąt Kaledou. No to polega na tym, że jakby to powiedzieć, jeszcze z zamierzchłych czasów królowie elfów zawijali pokój z książętami smoków. Jak byli potrzebni, to oni ich budzili, tylko że coraz mniej ich się budzi, co nie? Z czasem. No. Ogarniam. I zasypiałem tak już, wiesz, trochę na zawsze, że tak powiem. Znaczy na długie bardzo, co nie? Na zawsze. Nie wiem, czy na zawsze będzie. Nie wiem, proszę, że. Ej, w ogóle, taka ciekawostka. Ta jednostka tych włóczników, co też łuki mają, jest zajebista, bo ona akurat wykorzystuje swoje wszystkie strzały w czasie, kiedy wiesz, wróg dochodzi do murów. Ma mało strzał, więc. No tak, ale wiesz, właśnie takie wiesz, że nie musisz wymieniać jednostek tych strzelców na miecze, tylko masz łuczników, którzy i tak wykorzystają tyle strzał akurat, ile się da w tym czasie i od razu mogą walczyć. I to bardzo się dobra. Przebuduję coraz więcej świątyni elfów w tym Blue Stable, strasznie muszę nawadzać. Kurczę, ci asasyni jest dobrze, jak dojdą na mury. No. Oni są... Oni tak często, wiesz... Trzymasz swoich armii często tak właśnie robią, że wiesz... Asasyny wchodzą do miasta, wybijają granicę, potem otwierają bamy. Mniejsze, wiesz, mniejsze osady tak robią, z mniejszymi osadami po prostu tak robią, żeby przemaszować przez nie bez stat. Rozumiem. No i wsypali mi się do miasta. Boże, a tyle ciekawostek, mówię, pewnie tyle rzeczy mylę. To byś takie pewnie mniejsze rzeczy, po prostu będę potem 10 tysięcy komentarzy tyle, a to pomyliłaś, a to pomyliłaś, a to pomyliłaś. No spoko, ja też często ten pomylę sobie Władcy Pierścieni. Albo byśmy się pisać tyle, że coś zjebałeś sobie. Najwięcej sprawdzenie było w ogóle ten, jak robiłem materiały z tego, z Rise of Mordor. To takie, wiesz, że ja przygotowuję ten materiał i patrzę, że skurda jakaś jednostka, która cholera wie skąd jest. Bo nazwana została tam Jeźdźcy Rohavionu. Wyglądają kurde jak krzyżówka ludzi i elfów, jeśli chodzi o, wiesz, uzbrojenie. I cholera wie skąd oni się wzięli i kim oni kurde są. Nie wiem. Uniwersum Tolkiena kojarzy tylko z tego, co mi mówiłaś. A ci opowiadałaś się, że mnie nauczyłaś, a nie. Aha.
No, chodź tu. I wiesz, ja ogólnie tak się zastanawiam, kurde, jest Syrohavionu. Takie, nie cholery wiadomo skąd oni się wzięli, piszę do Borusia. Jak Borus, kurwa, skąd te typi mogli się wziąć? Oni też robią takie, no nie, nie wiadomo. Syrohavion to jest, wiesz, teren tak 1/4 Śródziemia mniej więcej. To wiesz, to tak jakby powiedzieć jeźdźcy z Europy. I domyślaj się skąd oni pochodzą. Kurde, nie chcę sprzedać tych Majembuego trochę. No wiecie, Majembuego. Mają trochę mało miasta, ale wiesz. Dobra, mogę dać 100 000, co wy na to? Nie wiesz, że nie mogę nie mogę tego kupić. Muszę sobie znaleźć jakiś nowy cel, że tak powiem, do kupienia. Hansbell? Kurde, w takiej sytuacji jak oni są, ja bym się już wycofała. To jest? Nic, wiesz, stoją otoczeni przez dwie grupy, w bramie otoczeni przez dwie grupki moich żołnierzy, plus jeszcze moi uczniowie do nich szyją. Jest trochę nieciekawie. Zrobił się kocioł. O, dobra, przełamali ich, moi. Dobra, Patim generał. Wyjeżdżam się do końca. Nie no, tak patrzę na animację, to ta animacja wyglądają lepiej niż w Warhammerze z tym Total War. Znowu jadę po tej grze. No bo jest trochę słaba. Zobaczmy jak dwójka będzie. To jest w miarę, ale to nie jest dobre do domu. No. O, drugi generał jest ścięty. Kurde, przypomniała mi się z książki scena teraz, nie wiem czemu. Jaka? Z Terego Parzyta znasz? Nie. Dobra, w każdym razie, tam w jednej części była bitwa 7 starych ludzi, konkretnie 7 starych bohaterów, tam bohater to jest prawie jak profesja, po prostu typowa turnika nazywa się bohaterem. I 7 starych bohaterów przeciwko całej pierdolonej armii Imperium. I tak jak popatrzyłem teraz na otoczoną garstkę tutaj tych asesynów jeszcze walczących i tak mimo wiesz ma liczebność systematycznie zabijających moich żołnierzy, to pomyślałem właśnie o tej scenie właśnie z książki. No, choć ci starzy ludzie na pewno nie robili salt. Wiek chyba nie pozwala, nie? Oj tam. Najlepsze było to, że jeden z nich w ogóle, wiesz, był bohaterem z bardzo niskim stażem, bo dopiero co przeszedł na emeryturę jako nauczyciel i stwierdził, że zacznie szukać przygód.
Tak w wieku właśnie 80 paru lat. Lepiej późno niż wcale, jak to mówią. No. Dobra. Dobra. Straty w pierwszej bitwie małe. Niecałych 300 ludzi. W ogóle przekuszę budować. No to potem można. O nie, medieval mi się wyspał. Witaj w klubie. Chociaż nie, mi jeszcze nie, ale wiesz, ogólnie mi się wysypywał dzisiaj często. Chyba ten mod nie jest jakiś stabilny, ale fajny jest, naprawdę. No jest. Nagrywamy chyba 16 odcinek. 15. 15, no to mówiłem chyba, nie mówiłem 15, przepraszam. Leci nie mylące odcinki, Luiza. Wisteland się broni jakoś. Skaweni odpowiedzieli na wezwanie chaosu. Już widzę te bandy z krzyczącym dzwonem, szarzymi parokami na nich, jakimiś wodzami, którzy tylko wypatrują, żeby ubić któregoś swojego, który podpadnie. Bo skaweń to jest taka społeczność, żeby być tam wodzem, to trzeba systematycznie wybijać wszystkich, którzy mogą cię zagrozić. No wiem, kojarzę. Nie wiem, jak to u nich działa. Czyli jak wódz ma, wiesz, jakiegoś dowódcę takiego, który się na przykład wysłał w dwóch bitwach, to może go skończyć spotkać przykry raz po prostu. Rozumiem. Szczerze, prorokowacie nikt nie podważa, bo to oni są, wiesz, tymi ich boga, tego sztura prorokami, więc nikt ich nie usza. Nie, przypomniał mi się, jakim idiotą był ten szary prorok z tego. Z przygód Gotreka i Felixa. Ten Hnurin. Co? Ten Hnurin. Tak, ten co potem był przez ostatnie części. Debil. Czytałaś to? Te drugie czytałam. No to ja do tego czytałam do Zabójcy Smoków i jestem w połowie i nie czytałam od ponad roku tego. Nie, od roku chyba. Tak, bo przestałem czytać jakoś przy premierze Warha. Warhammer wszystko zniechęca. Tak. Czemu się zrobiła taka gigantyczna MLH? Znaczy flota? Nie wiem. I piąty okręt flagowy. No nie chcę mieć 8 okrętów i 9 flagowego. Moving on at once. Go swiftly and surely. We shall move, commander. The gods are displeased. Denerwuje mnie ta czarna mgła wojny, ja nie wiem, gdzie płynę do końca. Znaczy w sumie nie powinno jej być, bo elfy miały bardzo... Elfy robiły bardzo dużo mało. Tak naprawdę to o nim była wojna o brodę, czyli ta wojna, która sprawiła, że wszystkie kolonie w starym świecie elfów poszły się... Kochać? Węce ludzi kochać, właśnie, węce ludzi kochać. Ludzie tak sobie egzystowali w cieniu dwóch potęg, czyli krasnoludów i elfów. Potem doszło do tej straszliwej wojny i krasnoludy się wycofali w góry krańca świata, a elfy wróciły do Ultuanu. A więc po prostu ludzie sobie pozajmowali to, nie? Czyli większość miast jest po prostu na miastach elfów albo krasnoludów. Co wiesz, po prostu która strona się powiem? Z tego co wiem, Aldorf jest na mieście elfów. A to była chyba granica, bo Nuln jest chyba już na krasnoludzkim. Majem był, chyba też był poetem elfów w zamierzchłych czasach.
Naprawdę to elfy stosunkowo niedawno wróciły, bo za czasów Magnusa Pobożnego, czyli chyba gdzieś teraz, elfy wracały do tego świata, żeby... Bo wiesz, Teclis wyczuł, że chaos nadchodzi znowu i trzeba go powstrzymać. I Imperium już raz go zatrzymało. I on postawił po prostu, że namówi króla, żeby ich wspomóc. I król Feniks się zgodził i wysłał tam kontyngent nauczycieli, żeby uczyli magii, a przy okazji zaczął wysyłać okręty z ekspedycją. Rozumiem. Ekspedycję prowadził książę Kaledoru, tylko że on poległ. I potem chyba Aurelion przejęła jakieś takie wyprawy. Czekaj, oni się tam pokłócili z imperialnymi siłami. Tyrion poległ? No to był, chyba tak, chyba wtedy Tyrion wtedy poległ. Bo dowódca tamtejszych wojsk, który właśnie przyszedł na spotkanie z elfami, Stefan von Kessel. W ogóle o nim się opowiem potem. Chodzi o to, że on dostał zadanie, że on ma elfy przeprowadzić do wojsk imperialnych, żeby ich wspomogli. A książę Kaledoru i Teclis wiedzieli, że to, co ten się zbiera tam, co Gruber chciał odciąć, czyli książę Ostermarku, to jest nic. I on wiedział, że na wyspie, właśnie tam, gdzie schowali ciało Kula, Lord Chaosu chce go przyjąć jego moc, co nie? Mhm. I on tam wyruszył z tą ekspedycją, a Kessel w swoją stronę. No i tak, dlatego mieli za słabe siły, żeby go zatrzymać. I wtedy, no, książę nie zdążył, po prostu nim on nie skończył rytuału, więc ten Lord stał się księciem demonów i po prostu zabił księcia Kaledoru w bitwie. Rozumiem. Okej. Okay. Ty tak opowiadasz, a mnie właśnie najechali ci. Jaszczurki. Pełną flagą. One nie są chyba aż takie silne, powiem ci. Mam nadzieję. Nie wiem, ja ich respekiwałem, a mają większe siły w bitwach, więc myślę, że sobie poradzić bez problemu tak zbytnio. Tylko te bestie ich to są ten, bo reszta to jest naprawdę takie wojsko bez uzbrojenia i panterzy. No to fajnie, że bez panterzy, bo ja mam z całym łuczników. No, to dobrze. Czekaj, teraz zresztą zobaczę. Armor 7, shield 4, to całkowicie 16. No to w pierdol. Betoniemy zaatakowała. Zastanawiałem się, czy zawołać całą ambasadę i tam, wiesz, wymuszać na nich, ale teraz widzę, że chyba... Trzeba im pokazać, kto tu jednak rządzi. Resolve shall not break. No enemy will escape my wrath. To ich te. Saurusy to mocne jak są. Łak przegrało. Aveland przetrwał. Dobra. Wiesz dlaczego Aveland przetrwał? Czemu? Bo skaweny zajęły księstwa graniczne. O nie, kto by pomyślał, że super wyszkolona armia elfów, bo mam już takie koszary, że po prostu mam wszystkie te jednostki super ulepszone, rozbije po prostu w pył armię betoni. No kto by pomyślał? Może ja. I okay. Dlatego zabijam wypad zbrojny. Ja się zastanawiałem, kogo będę musiała następnego napaść, no i odpowiedź mam. For the glory of Ulfwan. Changing position, Commander. Go swiftly and surely. Moving on at once. Smoczy książęta Kaledoru. Ja nie jestem w smokach. Dlaczego? Powinni być. Oni są na koniach chyba, albo już nie wiem. Albo na takich smokach, nie wiem już. 660 utrzymająca, czyli na koniach jakiś, albo nie wiem. Coś stało? Nic, muszę szybko sprawdzić te posiłki.
Bo ta walczy z dwiema frakcjami. Szkoda, że nie jest medek przystosowany pod dwie frakcje, to bym ci wysłała pomoc. Właśnie, kurde, czego mi brakuje w Medievalu, to kampanii kooperacyjnej, naprawdę. Gdyby no, to jest straszny ból, to jest straszny ból. Gdyby to się udało zaimplementować, to po prostu, aaa. Najlepszego świata, nie? Tak. Gdzie jest jakiś generał wolny? Bo ja nie mam wirtualnie chyba żadnego wolnego generała, co jest bardzo smutne i nie mam. Nie mam żadnego generała wirtualnie wolnego. Muszę tę wieżę tej postawić szybko. Właśnie wiele siedzi jeszcze w tym, w Nagaut. Albo Nagash, nie pamiętam jak to się czytało, prawda, przepraszam. This meeting was disappointing. Okej, odkryłem sobie Bretonię. No to idę teraz zawrzeć te stosunki z elfami. Flota nie wraca. Z naszymi kuzynami z... Naszymi kuzynami Asai? No idę się teraz tak, z leśnymi dogadać. Jeszcze ten mod do Skyrima, co zmienia Medievala w Skyrima, mi się podoba. Wiesz co mnie zastanawiało? Jednego uniwersum nie pamiętam. Ale jedno, jeszcze... Czy jest jakiś mod, który zmienia na przykład na uniwersum Wiedźmina? Bo fajnie by było. Powstawał, ale chyba została zawieszona produkcja. Szkoda. Fajnie by było. No niestety. Smutek taki żal. Patrz właściwie, kurczę, dziwi się, że teraz nie powstał po tym. Po premierze trójki Wiedźmina, bo to jednak był ten hype na to. Dobra. Będę musiał otworzyć kolejne armię, które znowu wyślę na drugą stronę. Znowu na wojnę. To trochę potrwa ogółem. Jesteś, czy się waliło? Jestem. Okej, ja się zawsze boję, wiesz, jak tak ciśniesz na chwilę też. Kociata w chaosie zawiodła, ale Dów przetrwał. Serio, generała atakujecie? No, zajebiście daleko uciekłeś. Brawo, jestem dumna z ciebie. Dumna to my. O, teraz uciekłeś w dobrym kierunku, brawo. Dawa, może jeszcze pożyjesz. Tak by usłyszał w Miami. Nie dlatego, że wiesz, uciekł, tylko dlatego, że moi ludzie mogli, wiesz, ja miałem specjalne oddziały do...
do załatwiania się sprawami debili. O, chcą by ten, bym zajęła Albion. To potrzebne będzie ci współflagi, bo tam mogą być olbrzymy. Nie mam czego oddelegować tam obecnie. W sumie nawet chyba tego nie wiesz, bo Bretonia będzie ci się potem dowalać. Tak mi to jest. Okej. W ogóle sobie, przypomniałem sobie, że przydałoby się zejść teraz z podatkami. Zejść? No by wiesz, rozwój jakikolwiek był. Choć jak tak patrzę na te 50 tysięcy wymaganych, to chyba nigdy do tego nie dojdę. A po co 50 tysięcy? Populacja. Wymagana do następnego poziomu. Dobra. No to w sumie no się dało tyle. Jak ty widzisz populację rządu do następnego poziomu? Jak znajdziesz myszką na obecny tam populacji, to ci się pokazuje informacja. Nie wiedziałem. Jestem noobem. Nie nerdzisz tego metka co ja. Musiałem się dzisiaj to wspomnę faktycznie nieźle. A poczekaj, mam telefon. Ok. Zabiję tego psa. Okej, już jestem. Zaraz zamknę okno, bo psy się ściekają. Ja telefon miałem. Dzisiaj się ugotuję, bo nie widzę już na rychole. Oki? Dobra, mi się tutaj buduje do elfów już kolejnych. Ej, odstąpiłem z oblężenia, ale wam dziękuję. Kto odstąpił? O, jaszczurki. Chwila, czy jaszczurki mają wojnę może z moimi kochanymi braćmi mrocznymi elfami? Z kuzynami raczej, tak po pierwsze. Oj tam. Ej, to czemu oni odstąpili? Nie mają wojny, zostali przegonieni? O co chodzi? Stwierdzili, że... Może zobaczyli, że nie zdobędą, bo są słabym gównem. Tak, znowu zwołałem tę fakcję biedną. Jeździsz po nich. Ale są! Oni też mają marzenia, chyba, może. Prawdopodobnie. Nie obchodzą mi ich marzenia. Dwaj! Jestem zła i dobrze, mister. Jak okrutnie. Trzy tu je w sumie będę mogła zabić. A nie, bo wtedy będę pił mowę jako teraz. Zbuduję teraz wszędzie te kamienie generałów, bo nie mogę budować teraz. Nie mam teraz dowódców wolnych. Tak chcę jednak zacząć ten atak na Bretonię. Przecież po prostu w Medievalu jest taki moment, kiedy zaczynasz wciągać wszystkich zatkiem. No tak by wyszła po prostu, ale powiedz, że nie. Tak. Ja jestem już w tym momencie, kiedy ja po prostu... Nie wiem, może jestem zbyt pewna po tych, ale właśnie wciągnąłem bogate prowincje. Praktycznie bez walki. Mam rozwiniętą infrastrukturę. Handel, produkcję, wszystko czego potrzebuję. Ale to zostaje mi stary świat, który jest powoli w ruinie, bo się cały czas tam leją. Dobra, poczekaj, ja zakończę odcinek. Okej. No to dziękujemy za uwagę i do zobaczenia. Pa, pa. Pa, patki.